Muzyka. Muzyka do vlogów. To niech leci. Powinno być chyba okej. Witam was wszystkich, ludzie, w kolejnym update'cie. Tak, wiem, jesteście smutni, że to nie jest gameplay. Macie teraz ciekawszą scenę niż poprzednią. Macie nieskończony ciąg moich tutaj, tam. Nigdy nie umiem tego wskazywać. Tutaj, ale to pewnie widzicie, że macie. Słuchajcie. Słyszycie lub nie? Lepiej z moim głosem. Lepiej z moim głosem. Choroba już odchodzi. Myślę, że jak się jutro obudzę, to już będę w pełni zdrowy. Mam taką nadzieję, albo będę już naprawdę w niewielkim stopniu chory. I cieszy mnie to strasznie, ponieważ jutro nie mam mnie cały dzień. Nie mam mnie cały dzień, gdyż jadę do Warszawy w pewnych biznesowych sprawach. Nie, nie będzie żadnego spotkania z widzami. Wybaczcie. Chyba, że będę siedział gdzieś w Starbucksie, popijając niebagatelnie, nie bezsensownie, nie drogą kawę. To może wrzucę focie na Instagrama, którego macie w opisie, i może powiem: hej, przyjdźcie do mnie, może będzie ciekawie, może będziemy mogli się spotkać, ale jeżeli nie, no to nie. I tyle. Dlatego też nie będzie jeszcze jutro filmów na kanale. Myślę, że pojutrze dam radę już rano siąść i coś nagrać po prostu dla was, żebyście mieli na popołudnie, a myślę, że już spokojnie od czwartku. Moc, kurwa, moc! Ale informacje dla was mam. Jak już pewnie wiecie, wybieram się na Poznań Game Arena. Będę tam w piątek oraz w sobotę i będę miał tam zadanie trochę bardziej skomplikowane niż, niż siedzenie tam po prostu, nie robienie niczego. Otóż będę prowadzącym. Będę prowadzącym jednego ze stanowisk, jakiego jeszcze pewnie zobaczycie. Pewnie wam jakąś informację wrzucę. Ale będzie tam organizowany też na PGA turniej. We współpracy, ogólnie ja działam tutaj w związku z PGA we współpracy z Komputronikiem i chciałbym zaprosić was na turniej, który jest organizowany, uwaga, tak, żebym niczego nie pomieszał, będę czytał prosto z wydarzenia na Facebooku. Jest organizowany turniej przez Gaming University, do ich fanpage'a macie linkacza w opisie, we współpracy z w sumie z paroma firmami, m.in. na przykład Computronic oraz Alienware. Jest to turniej gry Heroes of the Storm, tak więc MOBA, wiem, że MOBY są u mnie średnio popularne, ale na pewno wśród was znajdą się fani takiej właśnie rozgrywki konkretnie od Blizzarda, bo wiecie, mamy LOLa, mamy Dotę, mamy to, tamto, Heroes of New Earth, w które nikt nie gra. No i mamy m.in. Heroes of the Storm, w które dużo osób się ostatnio zagrywa, odkąd w końcu otworzyli tą grę publicznie parę miesięcy temu. I będzie turniej. Będzie turniej, który będzie na początku online'owy, ale swój finał będzie miał właśnie na PGA i prawdopodobnie też ja będę miał okazję was tam na tym turnieju poprowadzić w pewnym stopniu, o ile się tam znajdziecie i dojdziecie do finału. Tylko parę rzeczy. Po pierwsze, jakie są nagrody? Generalnie nagrody są całkiem spoko. Dla dwóch najlepszych drużyn oczywiście jest po 5 wejściówek na PGA, żeby móc za darmo wziąć udział w wielkim finale, który odbędzie się na miejscu 18 października, zgodnie z tym, co jest tutaj napisane. Mamy także dla pierwszego miejsca 5 gamingowych myszek, 5 zestawów gadżetów od Alienware oraz 5 upominków od Blizzarda, a na drugim miejscu jest to 5 zestawów gadżetów od Alienware i 5 upominków od Blizzarda. A sam turniej, jak już mówiłem na początku, jest online'owy, tylko finał będzie miał miejsce w prawdziwym świecie. I będzie miał on oczywiście miejsce na PGA. Daję wam linkacza do wydarzenia. Tam w informacjach macie idealnie napisane, co trzeba zrobić, żeby się zgłosić. Przyjmowane są tylko pełne drużyny. I uwaga, dlatego wrzucam tego vloga teraz, bo zostałem o to poproszony po południu. Wrzucam go wam na wieczór. Zapisy są tylko do środy. Nie wiem, czy włącznie ze środą, no raczej włącznie ze środą. Po prostu w czwartek się już nie zapiszecie. Musi być domknięta lista drużyn. I właśnie drużyn, ponieważ tylko całymi drużynami można tam grać. Tutaj widzę, że osoby na stronie tego wydarzenia, a dużo osób tutaj szuka sobie graczy. Piszą: olo, poszukuję jednej osoby do teamu, kontakt na Battle.net'cie i tak dalej. Więc nawet jeżeli nie macie drużyny, jest was dwóch, może szukacie drużyny, możecie na tym wydarzeniu znaleźć odpowiedź na wasze potrzeby. A cóż, no i to chyba tyle, no pamiętajcie, do środy zgłoszenia, wszelkie informacje macie w opisie, Heroes of the Storm, no i tyle. Jeszcze jedna informacja na koniec, jadąc do Warszawy, nie tylko jadę w różnych biznesowych sprawach, ale jadę też odłożyć Coca-Colę tutaj, zero, w sumie jeden ten sam syf,
pamiętacie tego skurwiesyna? Pamiętacie go? No, bo teraz to generalnie korzystam z tego, rozpadającego się na drobne kawałki Blue Yeti. Ale generalnie mam właśnie to, parara, czyli moją oktawę, którą postanowiłem nie naprawiać przez wakacje, bo wilgotność dawałaby w dupę, aż w końcu znalazłem sobie kiedyś serwis w Warszawie, który mi ją naprawi, mam nadzieję, i nie mogłem się zebrać z wysyłką tego, bo nie wiedziałem, jak to poprawnie zabezpieczyć. Wiecie, jak to jest, sklepy zawsze mają odpowiednie pudełka, masę zabezpieczeń, folie, bąbelki, jakieś tam takie granulki styropianowe, a w sumie bardzo dobrze się składa, że jadę do Warszawy, bo zawiozę ten mikrofon osobiście. Tak więc mam nadzieję, że już tak do tygodnia, max dwóch pewnie, powróci pełny, piękny głos z oktawy, który naprawdę jest lepszy od Blue Yeti. Ale jebać to, jaki to daje głos, bo Blue Yeti, nie powiem, no jest spoko. Ale ten mikrofon, ja się boję go ruszać, bo źle przez niego słyszę, źle łapię, rozłącza się prawo, lewo, mono, stereo, ochujeć idzie, naprawdę. I to chyba tyle informacji. Wszystko, czego będziecie jeszcze potrzebowali, macie także w opisie i pamiętajcie, od środy powoli, ale od czwartku zaczynamy napierdzielanie. Do zobaczenia wtedy. Pa, pa.